No cześć, zaczynamy grę półfinałową, to tak jak powiedziałem, to jest półfinał, gra Dignitas Tefel z MTL Palem, D, tak jak powiedziałem, oznacza Dignitas, team chyba z Wielkiej Brytanii, czy tam z Anglii, Zek na Protosa, mapa jest Elohana, gramy BO3, czyli do dwóch wygranych. No i tyle w zasadzie mogę o tym powiedzieć. To jest oczywiście dwóch Polaków, spotykają się w finale Go for StarCraft 2. Go for StarCraft 2 to turniej, gdzie główną nagrodą jest 200 euro, drugie miejsce niestety nie wygrywa nic, tylko pierwsze wygrywa. Na to już jest edycja 250, czyli przynajmniej 125 razy 200 euro zostało rozdanych, bo jeszcze są finały miesiąca, w których jest do wygrania 500 euro. Finały miesiąca oczywiście tam grają już tylko ci, którzy wygrali te poszczególne niedzielne Go for StarCraft 2, bo Go for StarCraft 2 jest rozgrywane w niedzielę. No i tak to wygląda. Powiedziałem 125 dlatego, że w każdą środę jest też rozgrywane Go for StarCraft 2, ale tam nie ma żadnej nagrody, tylko są punkty kwalifikacyjne do finału miesiąca, także mam nadzieję, że w miarę to przybliżyłem. No i to jest też warto powiedzieć, żeby Go for StarCraft 2 nie mieli z Go.pl for StarCraft 2, bo Go.pl for StarCraft 2 jest tylko i wyłącznie dla Polaków albo osób zamieszkujących na terenie Polski, a Go for StarCraft 2, czyli to co mamy teraz, jest tak naprawdę dla całej Europy i chyba też niektórzy Koreańczycy też albo z Ameryki sobie grają dzięki kontom europejskim, bo cały turniej rozgrywa się na serwerze europejskim, także dolny prawy róg, Dignitas Tefel. Polak, rodak, Łukasz Czarnecki to jest górny lewy róg, MTL Pal, nie pamiętam, chyba Matuszewski ma nazwisko, a imienia chyba nie pamiętam, to w sumie powinienem to nadrobić, jest już spawnik pool, Tefel jest troszeczkę takim typowym zergiem, bo jest takim zawodnikiem, który bardzo lubi sobie taki jeden styl obrać i go w zasadzie tylko zmieniać, zmiana jego stylu polega tak jakby... Początek zawsze ma taki sam, może tak, i tak naprawdę jedyne wariacje od tego, co zazwyczaj robi, pojawiają się dopiero w późniejszej fazie gry. Nawet na teran lubi zagrać sobie najpierw spawning pula, podczas gdy praktycznie każdy zerg zawsze stawia najpierw ekspansję, dopiero potem spawning pool. No, natomiast na Protosa jednak standardem jest, że najpierw robimy spawning pula, dopiero potem ekspansję, bo Protosi lubią zagrać Forge'a i potem stawiać nam kanony w naturalu, czyli takie wieżyczki strzelające, a bez szybkich zerglingów ciężko jest to obronić. No, jeszcze tutaj Pal stara się utrudnić życie Tefelowi, żeby nie mógł postawić swojego budynku, bo w momencie, gdy propka znajduje się tu, to nie można postawić po prostu budynku, nie można postawić na innej jednostce budynku, jak ona tam się znajduje. Pal zagrał Forge Fast Expand, czyli build order, w którym najpierw stawiamy Nexusa albo Forge'a, no i potem właśnie uzupełniamy odpowiednio tym budynkiem, którego nie mamy i robimy tak jakby tak zwany wall, czyli taki mur, żeby jak najmniej jednostek mogło się przedostać na drugą stronę do naszej bazy. To jest taki jeden z najbardziej znanych buildów na zerga. W międzyczasie Pal cały czas stara się biegać swoją probką, zorientować się, czy jego przeciwnik, czyli Tefel, nie zajął trzeciej bazy. Tutaj już drona jedzie, żeby właśnie zaekspować i Pal ją jeszcze zdąży zauważyć. Tak jak widzicie, teraz jest tylko wizja Pala. Wszystko już jest w miarę wiadome, a Tefel zazwyczaj nie lubi grać jakichś takich odbiegających od standardu stylów, zwłaszcza, że mamy BO3. Jak mamy BO3, no to można zaryzykować, bo zawsze czeka nas następna gra i można, nawet jeżeli nam się nie powiedzie wygra, troszkę odrobić, ale... Po co ryzykować, bo może właśnie to Pal będzie tym, który zaryzykuje jakieś dziwne otwarcie i nietypowe. Sojusz gazu uruchomiony, właśnie rozpoczęło się wydobycie. Tefel zobaczył póki co wszystkie budynki, jakie stawia Pal, doskonale wie, co robi jego przeciwnik. No i to idzie też, jest vice versa w drugą stronę. Pal też świetnie wie, co robi jego przeciwnik. No i póki co nie ma dużych odbiegów od standardowych zagrań. Zaraz tam się pojawi oczywiście Warp Gate Research, żeby te gateway zwykłe zamieniły się w tak zwane Warp Gate'y. A jak one działają, to myślę, że zobaczycie już za kilka minut. Dodatkowe drony, ma już 31 tutaj tych jednostek wspierających Tefel, Pal ma 28 probek. I teraz w okolicach 6 minuty zazwyczaj zergi dodają dwa dodatkowe gazy, bo już za kilka minut naprawdę Tefel będzie potrzebował sporej ilości gazu, żeby raz, że zacząć opracowywać swoje upgrade'y dla jednostek, a dwa, żeby właśnie robić już same jednostki,
Znaczy, może nie tyle co same jednostki, ale taką liczbę jednostek, która wystarczy nam do obrony przed jakimiś atakami pala. Pierwszy Zelota już zeskautuje Xel'Nagi. Odgania tutaj właśnie. Jeden Zelota mniej więcej sobie potrafi poradzić z czteroma zerglingami, z trzema, no coś takiego, dlatego Tefel był zmuszony do odwrotu. Jeden to jest ranny zergling, żadnego póki co chyba nie stracił, dokładnie tak. No i jeszcze może troszkę tutaj zadać obrażeń Zelota Queence. Queenka oczywiście może na tak długo biegać wokół creepu, że Zelota w ogóle jej nie dogoni, dlatego teraz Pal właśnie zdecydował się na odwrót. Jest też Stalker, jest też dodatkowa probka w międzyczasie. Pal będzie grał 7 Gate'a, czyli taki, no można powiedzieć, śmiało cheese ze strony Pala, bo nie robi on już probek, więc wszystko się zanosi na to, że Pal chce jak najszybciej zakończyć rozgrywkę. 7 minuta, w miarę przyzwoity timing ze strony Protosa. Nie widzę do końca, gdzie jest probka budująca pylony. Dopiero tutaj będzie stawiał kolejny właśnie pylon, żeby jak najszybciej warpować swoje jednostki. No i tak właśnie działają warp gate'y. Jednostki nie muszą tam dopiero iść od gateway'a, tylko on sobie już może je tutaj przyzwać. Jedynym warunkiem jest to, żeby były blisko pylony. Już ma 4-5 stalkerów Zelota. Kolejne roachy są budowane ze strony Tefela, no ale do końca nie wiem, czy to mu wystarczy. Aż dwa zrobił pylony, na wszelki wypadek Pal, na wypadek gdyby Tefel jakoś tutaj szybko je zniszczył. Sporo stalkerów teraz. Najgorsze to dla Tefela jest to, że te skałki nie są zbudowane. On nie może tutaj prosto dosyłać swoich jednostek, tylko musi tutaj na okobie, co to już dwa zeloty tylko na to czekają. Przyzwoicie mikruje teraz Pal. Na pewno ostatnią rzeczą, jaką chce się zrobić, to stracić jakiegokolwiek z tych stalkerów. To są bardzo drogie jednostki, a Pal nie ma aż tak silnego wydobycia. 50 workerów, teraz tak naprawdę drony zaczęły walczyć z tym wszystkim, no i sytuacja Tefela z minuty na minutę coraz cięższa. No nie ma takiej krytycznej masy, która byłaby w stanie podjąć walkę z jednostkami Protosa. Teraz Pal w zasadzie powinien cały czas kontynuować akcje zaczepne na zergu, no bo jeżeli tutaj zerg jakoś uzbiera konkretną liczbę jednostek, a może się na to nawet zanosić, to będzie miał Protos problemy, no ale póki co nie jest nawet na creepie. Musi Tefel cały czas walczyć na creepie, żeby jego jednostki były w stanie uciekać i atakować Protosa. No już wszystkie zeloty padły, kolejne dwa zwarpowane. One, zeloty przede wszystkim tankują obrażenia, zatrzymują obrażenia od roachy. No i cały czas nie na creepie Tefel, no w zasadzie nie ma go, mógłby tutaj spróbować rozsiać ten creep, naprawdę by mu to mocno pomogło, żadnego wydobycia już w trzeciej bazie nie ma. No i Pal mikruje jak tylko może, cały czas Tefel dosyła swoje roachy, zerowe nadwyżki u Tefela, podczas gdy Pal ich już troszkę posiada. Przydałby się może jakiś krono, bo tutaj na tych warp gate'ach nie decyduje się chyba na nic takiego, Pal jest zbyt zajęty mikrowaniem, kolejny stalker pada, ładnie tutaj go wycelował w niego Tefel. No i wreszcie na creepie jest teraz Tefel, jeszcze kilka roachy od pleców, nie najgorsza sytuacja dla Tefela, ale jest też pylon, może sobie tutaj na bieżąco Pal warpować jednostki, no i znowu przydałoby się może jakieś centry nawet warpować, niekoniecznie...